Dzień dobry, dzień dobry. Poniedziałek, 10 grudnia, ja już otworzyłam kalendarze i słuchajcie, skończył mi się dzisiaj ten kalendarz z Nexa. Jest mi bardzo smutno, ale właśnie podsumowanie na Instastory było takie, że konkret, bo było tutaj 10 rzeczy, co prawda tylko, ale wszystkie fajne, konkretne, dość spore i o wielu z nich pisałyście, że są świetne. Także jestem z tego kalendarza zadowolona. Zostaliśmy tylko z Nexem i ze zdrapeczką. Ale pod zdrapeczką dalej nadal może być fortuna. Jak ja mam plan na dzisiaj? Budowlany. Ponieważ dzisiaj przyjeżdżają rzeczy AGD. Dzisiaj mam dostawę AGD. To, co zamawiałam w pierwszym Lugmasie. O, proszę. Pralkę już mamy. Ciągle zapominam o tej pralce. Lodówka, płyta indukcyjna. Co tam jeszcze? A, zmywara i piekarnik. I tak tego pewnie nie rozpakuję, bo kuchnia pewnie będzie powstawać w przyszłym tygodniu, więc dopiero ewentualnie wtedy się to rozpakuje, ale muszę tego dopilnować, zobaczyć, czy przyjechało i być na miejscu, no i też kilka rzeczy tam na budowie porobić. Wydrukowałam sobie tutaj też karteczkę, bo podczas ostatniej wizyty na budowie powstał pomysł szaf. Mamy w korytarzu taką malutką wnękę, no 1,13 m, to nie jest takie małe, ale w porównaniu do moich szaf, które są na 2,60 m na przykład, to jest malutkie. No i tu jest taki problem, że jest skrzynka z prądem, siła, będzie alarm i tak dalej, siłę można by przenieść, no ale dobra, jest już. I chcemy tutaj zrobić półki na buty i tutaj może jeszcze dwie, jak się coś zmieści. Coś się na pewno zmieści, także tutaj będzie można od razu przy wejściu ustawiać buty. A że dzisiaj niby ma być stolarz na budowie, no to mu to pokażę i od razu dam. I od razu zapytam, jak on się na to zapatruje. Mam nadzieję, że pozytywnie. Ta dostawa ma być od godziny 11, jest godzina 8, już trochę rzeczy zrobiłam, bo dzisiaj coś kiepsko spałam. No i się zbieram, maluję, ogarniam, idę jeszcze na pocztę, jeszcze wybrać pieniążki. I będziemy lecieć. A co będzie się działo jeszcze dalej, później zobaczymy. To zależy dużo od tego, kiedy ta dostawa przyjedzie. No dobra, ale to widzimy się. Widzimy się. Poszłam na pocztę, wysłałam 4 paczki, odebrałam 2 listy, wybrałam pieniążki, wróciłam do domu, zabrałam się za tworzenie zdjęcia na Instagram. I słuchajcie, za 20 minut mam wychodzić. Wyglądam tak. Mam na sobie spodnie od piżamy z Grincha i kapcie z Grincha i to jeszcze nie moje, 10 numerów za duże. 10 to nie, ale kilka, ale są tak super i potrzebne do zdjęć. Bo kapciuchy wyglądają tak, a spodnie z piżamy wyglądają tak, ale już zdjęcie zrobiłam, przebieram się i uciekam. Utknęliśmy tutaj na dobre, nikt nie przyjeżdża, materiałów nie przywozi. Dobrze, że ja sobie wzięłam materiał, rzeczy do kuchni. Dobrze, że wzięłam kompa, także mogę coś popracować na kompie i siedzę i czekam. Tutaj w tym pokoju strasznie zimno, więc siedzę w czapce, ale przynajmniej mogę w spokoju popracować, bo tam jest głośno. Mówię, idę coś nagrać, bo dzisiaj nic nie nagrywam, kiepsko mi idzie. Wyjechaliśmy w końcu z tej budowy, w końcu nie odebraliśmy tego towaru. Poprosiliśmy chłopaków, żeby nam odebrali, i tak tam siedzą, i tak tam są. Ale wiecie co, denerwuje mnie to trochę, że zapłaciłam za okienko czasowe, które było pomniejszone, zawężone do 5 godzin, a to jest aż 5 godzin. W sensie okienka czasowe nie powinny być tak dwugodzinne, zgadzacie się ze mną? Jak już zwłaszcza płacimy za taką usługę okienka, to powinno być na przykład od 10 do 12, od 12 do 14, ale 5-godzinne okienko to trochę długie okienko, no ale dobra. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie pomyślnie. Chłopakom ufam, to są ogarnięte chłopaki, także na pewno dadzą sobie radę. A ja wróciłam do domu, troszkę komputerowych spraw, troszkę przygotowań na jutro, ale też przywieźliśmy lampę do domu, bo nas chłopaki z nią odesłali, powiedzieli, że oni tego nie będą robić, wcale im się nie dziwię. Nawet nie chciałam, żeby to robili, ale nie ogarnęłam tego. No bo ta lampa z Ikei tak sobie wdzięcznie wisi. My się już zastanawialiśmy nad nią do naszego poprzedniego mieszkania w Irlandii jeszcze, czy jej nie kupić, ale teraz się zdecydowaliśmy, widzicie, chłopaki podpisali, że do sypialni ona się należy. No i ona jest, chyba będzie fajna. Tylko jestem bardzo ciekawa, ile godzin zajmie nam jej składanie. Nie wiem, czy sama do tego podejdę, czy nie, ale myślę, że to będzie hardcore i wyzwanie. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak wszystko, co z Ikei, nie wygląda to zbyt optymistycznie. Najoptymistyczniej wygląda ten fragment, który się przytwierdza do sufitu. A teraz tu jest milion części, które trzeba poskładać.
i potem poprzyczepiać do tego to. No wiecie co, ja mam z Ikeą spore doświadczenie. Bardzo duże doświadczenie. Nasze poprzednie mieszkanie było prawie całe z niej złożone. No będzie dobrze. Dam radę. Ale ile godzin mi to zajmie? Zobaczymy. Dobry we wtorek, godzina 10.30. Ja dzisiaj w wyjątkowej jasności, chociaż na dworze jest strasznie ciemno. A to dlatego, że już mam lampy rozstawione i od godzinki nagrywam. Jeszcze bez makijażu, bo nagrywam przebitki. Teraz muszę się pomalować, nagrać jeszcze 3 przebitki takie... gdzie jestem w makijażu, no i nagrać voiceover, czyli będę do Was mówić. Więc dzisiaj mi tak poranek upływa na nagrywaniu, ogarnęłam rzeczy komputerowe, no i powolutku do przodu. Co potem zobaczymy? Bo zobaczymy, jak mi zejdzie z tym nagrywaniem. Nagrywanie mi pójdzie dobrze, gorzej montaż też mi pójdzie dobrze, ale długo zajmie. Wiem to, bo zawsze takie filmy zajmują długo, także jak już zmontuję, jak już zrobię, jak już ogarnę YouTube'owe sprawy, to wtedy będę myśleć, co dalej. Bo dziwię się, że jeszcze ogarniam YouTube'a, naprawdę. Ale ogarniam teraz też intensywnie, bo chciałabym ponagrywać troszeczkę do przodu, tak żeby mieć może do nowego roku, przynajmniej ulubieńców roku. No i później już poświęcić się przeprowadzce, która wydaje mi się, że jednak będzie po nowym roku. Nie między świętami, a po nowym roku, ale myślę, że między świętami a nowym rokiem będzie już tak bardzo prężnie się przenosić, o ile w poniedziałek powstaną schody, ale pan cały czas przy tym przystaje, także okej. Prężnie się przenosić, sprzątać, składać meble, rozkładać rzeczy i tak dalej. Może tutaj sobie na nockę wracać do domu, a może nawet czasem tam spać. Najgorsze będzie chyba to, że jeżeli wszystko przyjdzie, no nie będziemy mieć jakiś sof, nie sof, to nie jest problem. Blatu w kuchni. Także będziemy musieli tutaj albo jakiś prowiant, no nie wiem. Nie wiem jeszcze, jak to rozegramy. Może, no Uber Eats tam dowiezie, nie dowiezie nam z Wrocławia Uber Eats. Także albo będę robiła coś takiego na zapas, co będzie może można odgrzać w mikrofalówce, bo nawet nie będziemy mieć kuchenki, żeby to odgrzać. Będziemy mieć kuchenkę, a piekarnik będziemy chyba mieć. No bo płyta indukcyjna będzie na blacie, prawda? Więc nie będziemy z niej mogli korzystać, skoro nie będzie blatu. Ale może właśnie w piekarniku? No nie wiem, zobaczymy, jak kuchnia powstanie w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, to będzie wszystko jasne. Dobra, już nie gadam, maluję się i nagrywam do końca. Już tutaj makijaż mam dość w zaawansowanym stadium, także robi się robi, ale muszę powiedzieć, bo ja nie wiem, czy to gdzieś mówiłam, a moja recenzja musi się na YouTubie pojawić, choćby w weekly vlogu. A o czym muszę powiedzieć? O tym, że turbopigmenty od Hani są genialne. Absolutnie wspaniałe. Niech się wyostrzą. Absolutnie wspaniałe. Dzisiaj mam na oku ten. Globalny Glam rozwala. Miałam już zieleń. Wiele z Was o nią pytało. Miałam już też ten i ten. Jeszcze tylko został mi niebieski. Ale są genialne. I to jest coś na kształt, a może się do Was odwrócę, albo może Wam pokażę, coś na kształt tych topshopowych cieni, które ja tak uwielbiam. No ale ceny są lepsze, no i dostępność o wiele lepsza. To wygląda po prostu bajecznie, jeśli szukacie dla siebie prezentu na święta. Och, polecam taki makijaż świąteczny z tymi pigmentami. To jest moc. Ja już po nagrywkach, chwila przerwy i zabieram się za montaż. Może jakiś obiad w międzyczasie. Widzę, że tu wychodzi jakieś słońce. Zobaczcie, wczoraj udało nam się bez problemu to złożyć. Okazało się, że to jest jednak łatwe, szybkie i proste. I instrukcja IKEA daje radę. Także szybciutko złożyliśmy tę lampę. Jutro trzeba będzie ją wywieźć. Ale w międzyczasie dzwonił jeszcze pan od blatów. No i trochę mnie zmartwił, bo no on już ma jakby dla nas kamień, ten kamień sobie leży i na nas czeka, no ale nie mamy kuchni, więc nie mamy nawet jak tego wyciąć, pomierzyć, o. No i powiedział, że on wraca do pracy 7 stycznia. Tego się nie spodziewałam, absolutnie się tego nie spodziewałam, bo byłam pewna, że ludzie wracają do pracy tak 3 stycznia. Co? Po Sylwestrze? Nie, po Trzech Króli. Czy wiecie, no to są ludzie, którzy prowadzą własne firmy, własne biznesy. Kamieniarze. Umówmy się, raczej hajs mają, także mogą sobie pozwalać na takie długie przerwy. To prawie miesięczna przerwa. No nie, no przesadziłam. Trochę mnie to zmartwiło i teraz googluję w internecie, jak stworzyć blat tymczasowy. Także jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to koniecznie dajcie znać, bo może po prostu stworzymy swój własny blat. Film złożony, jest godzina 5.
Jest ciemno, film złożony i wysłany. I po takich dniach mam nie tyle, że dość YouTube'a, absolutnie nie, ale dość komputera. Jutro otwieram komputer tylko tyle, ile muszę i zajmuję się innymi rzeczami, bo naprawdę to jest... Męczy mnie takie całodzienne, non-stop siedzenie przy nagrywaniu i przy komputerze. Oczywiście bardzo lubię robić YouTube'owe rzeczy, składać filmy, ale nie tak cały dzień longiem przed monitorem. A teraz... O, dziwo, zadzwonił pan ze schodów. A mówiłam, że się interesuje bardzo, że są próbki, także jedziemy zobaczyć, jak go tam jeszcze przycisnę. Czy to na pewno w poniedziałek te schody będą? No i może do Leroy Merlin dla odmian. Dzień dobry w środę. Ja się właśnie zabrałam za sprzątanie, bo w tym mieszkaniu jest absolutny Armagedon. Wcale mnie to nie dziwi, bo to jest cały czas Armagedon, bo tu jest po prostu najzwyczajniej na świecie za mało miejsca. Już o tym dyskutowaliśmy, więc spuszczam na to kurtynę milczenia. Żeby tego było mało, ciągle przychodzą kolejne paczki. Na przykład do nowego domu. Zaraz wam podzwonię. Zaraz wam pokażę, bo kurier zadzwonił. Więc muszę ten Armagedon ogarnąć, no bo jakoś jeszcze tutaj przez te kilka tygodni prawdopodobnie żyć musi. Najchętniej to ja bym to wszystko tak zostawiła i sobie poszła. Wczoraj pożaliłam się trochę na Instastory, trochę mi się polepszyło, ale powiem wam, że wczorajsze zakupy to była jakaś masakra. Absolutna masakra. Tak jak mówiłam na Instastory, jak ja myślałam, że kupowanie klamek, drzwi, ościeżnic, płytek, łazienek jest trudne i męczące, to nie, bo nigdy nie kupowałam list, złączników wewnętrznych, zewnętrznych, jakichś zakańczających i tak dalej, dziwnych części, no i jeszcze karnisze. Jakby karnisze i listwy to były dla mnie, po co to w ogóle jest? W sensie to powinno być już w wyposażeniu domu. Nieważne, że on się budował od zera i była tam goła cegła, powinno to już być. Powinno się robić tak i mamy to wszystko, na czym nie warto skupiać uwagi. I okazuje się, że takie rzeczy, takie pierdolone, są najbardziej wykańczające. Strasznie mnie to wykończyło. Przyszłam do domu, że po prostu nic nie mogłam zrobić. Ale wszystko udało, co mieliśmy na liście, wszystko udało nam się kupić, także to jest najważniejsze. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, trochę mniej komputerowo, trochę może wolniej. Ja ogólnie muszę zwolnić, muszę się mniej przejmować, wyluzować, wywalić się na to i niech się dzieje co chce. To jest właśnie kwestia charakteru, że ja nie umiem, chciałabym umieć. Może ktoś się chce tak podmienić trochę. Ja mu dam trochę takiego spięcia, organizacji, przejmowania się, robienia wszystkiego przed czasem, a ktoś mi da trochę takiego luzu i wywalenia. I znajdziemy taki dobry balans. Tego bałaganu to wam nawet nie będę pokazywać. Albo dobra, pokaż, co tam raz się żyje. Tak pracuje panna Joanna. Nie, no nie, ja nie wiem, co tu się dzieje. Ale zaraz pokażę wam za 10 minut, jak to się zmieni. A zamówiłam na Wisku, bo była tylko online. W pierwszym vlogu pokazywałam wam taką szafkę... Nie, to było siedzisko. Ono zostało w domu już, bo już takie rzeczy w kartonach do domu mogę wywozić. Siedzisko z tej serii Vansted. No i naprzeciwko kupiliśmy taką konsolę. Ona ma biały blat, jest dość wąska, więc i się zmieści nam siedzisko i to. I tu będzie można jakieś takie fajne koszyczki poustawiać, o takie wiklinowe. Tutaj dać jakieś kwiaty, tutaj dać jakieś coś ładne na takie pierdoły przy wchodzeniu do domu. Będzie ślicznie. Kiedyś będzie ślicznie. Tylko kiedy? No i proszę, zrobione. Tak znacznie lepiej, lepiej człowiek od razu się czuje. Ale wiecie co, mam nieodparte wrażenie, że jak wam pokazywałam ten pokój, jak się tutaj wprowadzałam, to tu było dużo, dużo, dużo mniej rzeczy. Jedyne co mnie pociesza, to że dużo rzeczy jest tutaj w tym pokoju, dlatego że po prostu nie mam innego miejsca. A tak naprawdę te buty już tutaj nie będą w nowym domu, to jakieś dziwne rzeczy tutaj nie będą, jakieś denko tutaj nie będzie, no tam jakieś zapasowe kosmetyki ich nie będzie. Powywalam wszystko do innych pomieszczeń, pochowam, posegreguję, także może to wyglądać bardziej optymistycznie. Chociaż no nie jest źle, ale po prostu czuję się lekko przytłoczona ilością rzeczy. Tym razem wzięłam aparat, wzięłam, ale zgrywałam materiały na komputer i zapomniałam włożyć kartę, także powiedział, że nie zapisze mi. Ale to jest nawet niezła jakość, tylko nie wiem, gdzie się mam patrzeć. Tu. Takie zakupy mniej więcej wczoraj zrobiłam. O, takie. O, tam jest złożona kula. No i teraz czas najwyższy się tego pozbyć. Także jadę to wyładować, jeszcze do paczkomatu. No i tyle, bo tu się ciężko biegi zmienia.
rzeczy wypakowane, od razu wygodniej. Na dodatek zostałam tam kuchnię, rzeczy do kuchni. Cały dół kuchni, który wygląda pięknie, co prawda jest zestrajczowany i w pokoju, ale jednak zostałam lustro. Co tu mi dzwoni? I co? I zostałam lustro w szafie, ogromne, duże lustro, lustro dymione, takie sobie zamówiliśmy. No i, ale zobaczymy, jak ono jest przydymione, jak będzie jasno, bo na razie ciemno, a światła jeszcze nie ma. Prąd jest, ale jeszcze nie puszczony po wszystkich gniazdkach. Ale tak, jest coś ekscytującego. Dzisiaj było, także nie jest dzień. Dzień dobry, 13 grudnia. Troszkę szczególny dla mnie dzień. Może najpierw właśnie zacznę od tego. Bo doskonale pamiętam, co się wydarzyło 19 lat temu w ten dzień. Dokładnie. Spełniło się moje największe, absolutnie największe marzenie z czasów dzieciństwa. Czyli urodził się mój pierwszy brat. Czyli urodził się Michał, a dzisiaj, 19 lat później, sama mam dziedziusia w brzuszku. Ale tak, byłam 9 lat jedynaczką i to było absolutnie moje największe marzenie. Mieć rodzeństwo. No i ono się spełniło nawet dwukrotnie, bo mam dwóch młodszych braci, jeżeli ktoś by nie wiedział. I nie, to nie są bliźniaki. Także Michał, jeszcze tutaj wszystkiego najlepszego. A ja komputerowe rzeczy ogarnęłam. Zbieram się, bo zaraz do położnej, ale powiem wam, dzisiaj mi się tak nie chce. O, pruszy dalej. Tak troszkę pruszy, troszkę nie pruszy. Ja się zebrałam, umyłam głowę. Nie wiem, jak to zdążyłam zrobić, nawet się podmalowałam i nagrałam coś na Instastory. Także nie jest źle. Potrafię się spiąć. No i idę do położnej, ale ja tak normalnie iść nie mogę. Muszę jeszcze w trakcie zadzwonić do stolarza. To takie zwykłe chodzenie jest strata czasu dla lamusów. Także ja muszę kilka rzeczy w jednym czasie robić. No jaka piękna jest ta aura. Tylko nie jest aż tak zimno, więc myślę, że ten śnieg się nie utrzyma. Ale jest na tyle zimno, że ja założyłam taką kurteczkę. Troszkę się nie dopinam, ale jest cieplejsza. Dobra, lecę. Ja już po wizycie. Dzisiaj czy było przyjemnie? Chyba nie, bo dzisiaj chyba był temat, którego bałam się najbardziej, mam coś w zębach. Temat, którego nawet nie bałam się najbardziej, co dalej boję się najbardziej. Nie przeraża mnie poród, bo to już mówiłam, czy się boję porodu. Nie przeraża mnie przebieranie dziusia, nie przebierają mnie kubki, nie przebierają mnie, nie przerażają mnie. Przeraża mnie chyba karmienie, wiecie? Nie wiem, jakiś taki czuję wewnętrzny strach przed tym. Że będzie boleć, że nie dam sobie rady, że nie ogarnę, że nie nakarmię. Nie wiem, nie wiem. Jakiś trudny to jest dla mnie temat i od początku to był dla mnie stresujący, ale jestem dobrej myśli mimo wszystko. Mam nadzieję, że będzie okej. A teraz się zbieram. Jaki był najgorszy koszmar tego tygodnia? Kupowanie listw. Dokładnie. No i właśnie dostaliśmy telefon, że kupiliśmy za mało listw, bo listwy były podane w metrach. Nie. W sztukach, a nie w metrach. A my kupiliśmy w metrach. 41 metrów, a nie 41 listw. Także brakuje nam dużo. Dużo, więc kolejne IDHS na to wydać. A najgorsze to to, że znowu muszę się patrzeć na te listwy. Jedyny plus jest taki, że tylko wchodzimy, bierzemy, wychodzimy. Żadnych zakończeń, złączników, ani tego typu rzeczy. Dobieramy. Do widzenia. Dziękuję. A i może wejdę po jakieś prezenty dla rodziców? Bo coś mi się tam zaczyna w głowie klarować. Także może podejmę te trudne decyzje. Dzień dobry, w piątek. Jakiś ten mój vlog w tym tygodniu vlogmas byle jaki, tak jak cały mój tydzień. Także dzisiaj zróbmy daily vloga. Postaram się przynajmniej. Godzina 8, to i późno i tak. Idę na badania. To jest norma kobiet w ciąży. Ale ja przed kawą nie myślę, więc idę szybko, oddam tą krew. Wrócę, wypiję kawę. I będę myśleć. 15 minut i po krzyku to jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie jest wyraźnie napisane kobiety w ciąży bez kolejki, wielka plakietka na drzwiach i nikt się tam nie burzy raczej. Generalnie to ludzie się burzą, ale tam się nie burzą. No czasami. O, czasami. Ale jak ja bym miała co 2 tygodnie, co 3. No, co miesiąc, co 2, co 3, różnie to wypada. Siedzi tam 3 godziny, 2 godziny, bo na początku tak siedziałam, jak jeszcze mi nie było widać brzucha. To po prostu bym oszalała. Ale tak wchodzę, szybko przygotowana kurtka, dowód, pieniądze, raz i wychodzę i jest klasa, igiełka. Siedzę tam dosłownie chwilę, no
No i tyle. Ale już mam kawę, także szczęście nastąpiło. Pomału zaczynam się budzić, chociaż wyglądam tragicznie, co ten włos tutaj robi. No i siadam do komputera, ogarnę wszystkie sprawy i zobaczymy, co będzie się dzisiaj działo. Ale dzisiaj mam ochotę na taki luźny dzień. Dzisiaj powinien być taki luźny, bez żadnego spiny, jeżdżenia, ogarniania i co? I do Rossmana chcę pójść, ale to wszystko w swoim czasie. Idealny film na poranek. Narodziny syna Colin Ballinger. Zobaczymy, co się wydarzy. Na razie mam lekką łezkę ze śmiechu i wzruszenia. Ale to dopiero druga minuta. Jeszcze 12 przede mną. Wiedziałam, że tak się skończy oglądanie tego filmu, ale nie wiedziałam, że aż tak. Dobrze, że obejrzałam, bo wiem, że dam radę. I wiem, że nawet jak się nie jest przygotowanym, tak jak Colin, która mówi, że nie jest przygotowana, ja też nie jestem przygotowana, to po prostu ten dzidziuś wyjdzie, będzie, jakoś wszystko się ułoży. Ale wiecie co? No właśnie jak mówię, siedź tam jeszcze w tym brzuszku, on jeszcze tam długo musi posiedzieć. Mówię, siedź tam, to jak obejrzałam to, to sobie myślę, a może już by wyszedł. Będzie fajnie. Zastanawiam się, czy chce mi się dzisiaj malować. Ale chyba mi się nie chce, wiecie? Nie wiem. Wyglądam brzydko. Brzydko. No tak wyglądam, no co? No Boże, życie. Ostatnio właśnie modny kierunek na Instagramie, żeby pokazywać to, jak się wygląda. Ja nie jestem za tym, żeby o tym krzyczeć, bo to jest po prostu normalne. I nie żeby mówić, o tak, pokazujmy się takie, jakie jesteśmy, bo ja się od X lat pokazuję taka, jaka jestem i to powinno być zupełnie normalne i nikt nie powinien tego tłumaczyć i się z tego tłumaczyć. Także oczywiście podpisuję się pod tym nurtem, no ale jakby, kurczę, to jest normalne i tak wyglądamy i nie wszyscy jesteśmy piękni. I po prostu mi się dzisiaj nie chce malować i idę sobie do Rossmanka tak o, nakremuję się tylko i się przejdę po dzielni. Wczoraj fajny prezent zobaczyłam na gwiazdkę. Już mam wszystkie prezenty. Jednego mi brakuje. No w sumie nie, no mój partner już dostał prezent. No właśnie to jest ten problem, że on już dostał prezent, bo już tak się go nie mógł doczekać. No to mówię, no to masz, no to już sobie używaj, noś. No i teraz co? Pod choinką nic nie dostanie. A jak on czasem zapomniał, że on już dostał. Także kupiłam mu coś takiego super symbolicznego. No i jeszcze przypomnę, że już mu dałam prezent. Także to Rossman. Mam ochotę dzisiaj zrobić obiad w domu. W ogóle mam rzeczy na ciasto. Ciasto to jest trochę nośna nazwa, bo chcę zrobić takie herbatniczkowo-budyniowe, więc nawet się go nie pieczę, więc ciasto. No, ale dzisiaj właśnie mam ochotę na taki dzień się przejść po dzielni, iść do Rossmana, zobaczyć co tam nowego, może na jakiegoś lumpka wstąpię, bo mam tutaj takiego w miarę fajnego. No i taki właśnie chillowy, pierdołowaty, trochę z wami. Dobra, zbieram się, jeszcze mam jedną fajną rzecz wam do pokazania, może zrobię jakieś porządki w toalecie. Zaczynam wcześniej weekend. Każecie mi się oszczędzać, no to posłucham się. Nic w tym vlogu nie pokazywałam Wrocławia. No to chociaż Wyspa Słodowa. O, średnio widać, ale kto z Wrocławia albo kto tęskni za Wrocławiem, to pewnie doskonale te okolice zna. A ja podjęłam dobrą decyzję o tym, żeby się nie malować, bo i tak idę tak, bo jest zimno. Więc jak się z takim ninją, któremu widać tylko oczy, to po co się malować w taki sposób? Nie było jeszcze tych nowych cieni, nowych wkładów z Vibo. Pewnie będą za niedługo. Ale za to była w końcu Peach Desire, tak licznie przez was poceniana. Polecana i ja będę oceniać. Okej, wróciłam, poszwędałam się trochę. Trochę się poszwędałam, to fakt, ale też zrobiłam zakupy, także dzisiaj w planach jest ciasto i bigos. To są naprawdę takie nośne plany, to są poważne plany. Ja zazwyczaj takich rzeczy nie robię, ale to chyba jest, wiecie co, ten syndrom wicia gniazda, tylko że nie mogę się urządzać, sprzątać i przekładać, no to stwierdziłam, że przeniosę to do kuchni. Tak, ale mam dzisiaj taką ochotę, no to trzeba to wykorzystać. Bigos oczywiście wiadomka, będzie za 3 dni. Ale zanim wejdę, posprzątam mieszkanie, czyli takie weekendowe sprzątanie, co to się dzieje? Co za odgłosy. Zanim weekendowe sprzątanie, bigos i ciasto, to pokażę wam, co kupiłam. No, ale tylko bez spożywki, tylko kosmetycznie. Tak? Tak.
jakiś chory zapas płatków kosmetycznych, ale to się nie przeterminuje i nie zmarnuje. Ja bardzo lubię te takie większe, no jednak te z Biedronki są zdecydowanie najtańsze. Były dużo tańsze niż te z Rossmana, ale się obawiałam, że w Biedronce nie będzie, więc wzięłam te Rossmanowe, ale tak jak mówię, to się nie zmarnuje. Dalej chusteczki, ja zazwyczaj ich używam, jak mi się nie chce wstać, czyli jak na przykład robię foliowy cień, albo słoczę na rękach, albo chcę sobie powycierać okolice pod oczami, także nie robię tym pełnego makijażu, tylko gdzieś tam do rąk czy do poprawek na twarzy, żeby nie wstawać, także zawsze u mnie w toalecie są. Do tego jeszcze w Rossmanie skusił mnie żel pod prysznic, taki bardziej świąteczny, zimowy. Co prawda mamy trochę żeli pod prysznic, no ale zazwyczaj używamy na spółę, więc... więc szybko wychodzą. Także kupiłam nam taki zimowy, pachnący. Już podsumowując, i trochę kolorówki. Tak jak mówiłam, nie było tych cieni, które chciałam, ale w końcu mi się udało dorwać tą Peach Desire, którą tak bardzo chwalicie. Także pewnie jutro rano sobie będę testować. No i nowa kolekcja w Biedroneczce kosmetyków Belle, które Asia ostatnio testowała, więc zrobił się absolutny szał. U mnie była pusta, pełna półka właśnie, pełna półka w Biedronce. No wzięłam taki błyszczyk na oczy, bo błyszczących rzeczy na oczach nigdy za wiele. No i ten już kultowy bronzer, który był kiedyś chilloutem, a teraz zrobił się Ginger Canter Powderem się zrobił. Tak jest. Boże, Aśka, ogarnij się. I jeszcze chciałam Wam pokazać, miałam Wam pokazać, ale to jak zdążę zrobić porządki w toaletce, to Wam pokażę, jak sobie tutaj zaaranżowałam nową zdobycz. Zostawię Wam linka na dole. Piękny pomysł na prezent, komutka na kosmetyki, także właśnie chciałam dzisiaj to może jakoś zaaranżować. Z jednej strony chciałabym poczekać do nowego domu, z drugiej strony już bym chciała to zapakować i tak mnie kusi. Zobaczymy, jak mi pójdzie ze sprzątaniem i gotowaniem. Mieszkanie posprzątane, ciasto jest tu, dlatego że tam w kuchni jest tak gorąco, bo bigos się dalej robi. Słuchajcie, najlepszą częścią bigosu będą grzyby, które sami zebraliśmy. Boże, jak one pachną. Boże, jakie to jest satysfakcjonujące, jak można włożyć do bigosu grzyby, któremu samemu się uzbierało. Jeżeli ktoś by widział, że jestem brudna, tu tak, jestem cała z ciasta, cała z budyniu, bo nie mam miksera i musiałam walczyć blenderem. Ale chyba się udało, bo krem był dobry. Teraz mój plan jest taki, że już jest piąteczek, piątunio i Black Mirror i tyle. I mieszanie bigosu, ale przed chwilą słyszałam, a ja myślałam, że my gdzieś idziemy. Czy ja wyglądam, jakbym gdzieś szła? Niekoniecznie, ale to się zaraz okaże. Niemniej jednak chciałam się z Wami pożegnać, bo ja myślę, że jednak serialowa opcja wygra. A póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.